Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w RTL-ski Jumping 2007 i kontynuujemy sobie naszą karierę. Zostało tutaj chyba niemalże jeszcze 3 skoki, jakoś tak? No tak, 3 skoki nam zostało. I teraz zakończymy turniej norweski, który zaczęliśmy i no, który po prostu trwał przez poprzedni odcinek. I mam nadzieję, że zakończymy go na pierwszej pozycji i zdobędziemy złoto. Ojejku, taki centralnie wiatr boczny jest. Będziemy ściągać. Ojejku, wybicie takie słabiutkie było. Ale poleciałem nawet. Siła wybicia jest na tyle wielka, że nawet jak słabo się wybije, to i tak lecę. Ojejku, trafiłem w analizę skoku myszką, niechcący. Jestem pierwszy, haha. A teraz nawet jak mi za bardzo nie pójdzie, to i tak jestem pierwszy. Ten skoczek był jest ładnie wymaksowany. Wymaksowany jeszcze nie, ale już jest ładnie rozwinięty. No teraz ładne było wybicie. Kurde, chciałem dolecieć za to niebieską, ale coś tak... Nie wiem, co to mnie ta niebieska wyznaczała. Ale no rekord odległości zrobiłem w ten sposób. Znowu trafiłem w to coś. Szósty jestem. Ojejku, jak oni polecieli. Ale tutaj jestem pierwszy. Edward Kowalski, pierwszy turniej norweski. No niestety ten ostatni turniej to kiepsko poszedł. Ten konkurs. Szóste miejsce, 5000 euro. No ale tu mam te 20 tysięcy euro i 14 tysięcy punktów doświadczenia. Motywacja plus 3, bo znowu grubasa spotkałem. Technika lądowania, tu mam na 60, może jakbym to miał więcej, to by było lepiej. Dobra, nie wiem. Nic, zwalniemy sobie taki zwykły trening, lecimy dalej. Lecimy kolejny konkurs. 300. Planica. Puchar świata w lotach narciarskich jeszcze tutaj nam został. I dwa puchary świata się skończą w tym momencie. Tak równo, razem. Słowenia. Edward Kowalski tu ma rekord. O, a któż to? Pewnie jakiś dobry zawodnik. Andres Sidediadwede. A, information, dobra. Tak wszystko słucham i wszystko powtarzam, bez sensu. Co to już jest jakaś odwilż? To jest wiosna. Na okno mam 30 stopni, ale tu chyba jest odwilż dopiero. O, jak wieje. Ojejku, jak to siepie strasznie. Too late, no, z tym się zgodzę. Ale i tak to panowie wyciągnę. Hehe. Lubię tą skocznię. Z popranym wybiciem i tak poleciałem daleko. No i elegancko. Ale tym razem już nie zamierzam ryzykować. Tym razem wybije się dobrze. Ojoj, jak ktoś rzuca. Spokojnie. Ojejku, jak mi zmuliło grę nagle. Jak on leci, jak głupi. No chyba nie będzie pierwszego miejsca. Niestety. No teraz był odległość była niska. Co? Jest pierwsze miejsce? To co chodzi tu niebieską linię. Dobra. Elegancko. Nie popatrzę sobie na punkty, bo być może nawet już nie muszę się tak bardzo starać i tak będę pierwszy. 15-5. Ale ten hajs wpada, jejku. Dobra, lecimy konkursik. Smarowanie. W sumie tu mamy planica. To jest ostatni turniej. W tych pucharach świata. I będą dwa złota, jak dobrze pójdzie. 189 mam przeskoczyć. Jak tam wiatr? Tak chyba niezbyt. No niezbyt. Czy tak będzie troszkę do przodu? Chociaż nie jest taki zły. No nie, nie ma tragedii. Trochę będzie ściągać w prawo, ale... Ale ogólnie będzie darło do góry. A to jest najważniejsze. Ojejku, ojejku! Gdzie leciałem? 188,5 metra? Nie, brakło no. Metra brakło.
Ale w punktach to rzędu walił. O 17 prawie. To już jest duża różnica, duża. Sam o 1 się wygrywało, teraz o 17. Perfekcyjne wyjście z progu. Oh yeah! No to teraz też powinno być. Jejku, ja nie spionowo. Oho! Co ja zrobiłem? Gdzie ja poleciałem? Co? Co? 202 metry! O w mordę! Ja bym to w trybuny jeszcze chwilę jakbym poleciał. Świetny skok, ale siadło. Nie ma, no nieprawdopodobne. Jest to pierwsze miejsce, elegancko, zasłużone. Czyżby ten, co był na rankingu światowym, jak to są te miejsca? Gdzie jest drugie, gdzie jest trzecie? Mam takie wrażenie, że ten, co, że drugie jest trzecie, jakby... Ten, co jest trzeci w rankingu światowym, tu zajął drugie, takie mam wrażenie. Czyli jest 2-3 teraz, a tu jest 5-7. Czyli w lotach narciarskich jeszcze inaczej, ale pierwsze miejsce zostało to samo. I to jest najważniejsze. 15 tysięcy, tutaj mam 30 punktów, tysięcy punktów doświadczenia, 40 tysięcy euro, 20 tysięcy euro, 16 tysięcy punktów doświadczenia, ale fajna statuetka w szkle, taki skoczek złoty, świetne. Odblokowałeś kask, długość skoku co najmniej 200 metrów, wow. 250 punktów zawoda, odblokowałeś kombinezon, wow. Żyjesz tylko dla sportu, sprzedajesz swoje nowoczesne, znowu? Ile miałem tego stereo? Okej, okay. Co, jeszcze jakiś konkurs został? Letnie Grand Prix. Wow, to jeszcze letnie Grand Prix mi zostało. A no tak. To co, ja gadałem o tym ostatnim odcinku, to jeszcze nie będzie ostatni odcinek. A w sumie nie wiem, ile ten trwa. Dobra, lecimy sobie ten trening. Raczej lecimy, machniemy tylko tego. Zobacz, jak to wygląda w tym w terminach wyjazdu. Wow, to jeszcze trochę zostało tego. Tak, to raz, dwa, trzy. Jeszcze trzy sobie polecimy. No, będzie dobrze. Konkursik, lecimy. Trzeba powygrywać wszystko, co tu znajdę. 8 skoków, to tak 3 polecę mi 5 zostanie, będzie w sam raz. I teraz już definitywnie będę wiedział, co się dzieje. Okej, w Niemcach. W Niemcach jeszcze nie mam tutaj... W Hinterzarten. 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 Hinterzarten, chyba jakoś, nie wiem. W każdym razie tutaj jeszcze nie mam rekordu, co mi się nie podoba. Trzeba to zmienić. Się rozbujałem, tak wszędzie rekordy będę walił teraz. No i dobrze, o to tu chodzi. Oj, 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 oj. No to teraz rekordu raczej nie będzie. Ale skok w miarę. Ta trawa brzydka. Ojoj, nie taki w miarę, przeskoczyli mnie wszyscy. Pewnie ledwo się zakwalifikowałem do drugiej serii. Coś niewesoło na tej trawie jest. Że tu jest smarowanie już nie popłaca. Dobre. Okej, chyba teraz był dobry skok. 20 mam dwie. Jeszcze rekordy, wow. No ale szósty, no bo ten pierwszy skok był beznadziejny. A niewiele brakło, widzę, nie było tak. Po prostu poprawiam ten pierwszy skok, tak definitywnie. No trudno, 5000 euro, tu 8000 euro i tak mi wyszło. 13, pff, trening. Co to dla mnie? Lecimy. A już w prawym mam w klikaniu w tym menu. Wow, jest mój rekord, który przed chwilą zrobiłem. Hinterzarten, Herten, ten. Niemcy, letnie Grand Prix. Grand Prix z tym się z żużlem kojarzy. Lecimy. Jak tam wiaterek? Z tyłu teraz. Jakby mały, zawsze myślałem, że z tyłu to jest lepiej. Chyba każdy, jak był mały, to myślał, że z tyłu właśnie wiatr pomaga w skoku, a nie go skraca. Ojoj, to jak wylądowałem na pograniczu, widzę. Prawie bym się wywalił. Znowu ten skok taki z sobie. A w punktach jak? Nie, nie, dobra, w punktach jest okej. Okay. Odległość tak była, to taka średnia.
Ale za to w punktach dobrze zrobiłem. Skąd to teraz wiatr? Co się tak zmienia? Ten wiatr to nie jest kobieta, żeby się tak zmieniać. Taki nieśmieszny żart, hehehe. O, ho, ho. No i elegancko. 99 metrów. No i teraz to pierwszy. O, już jestem drugi. O, i zaraz będę pierwszy. No, w tym sezonie to już lekko idzie pod koniec. 15,6, 21 tysięcy. Spoko. Ile miałem tych stereo? Ja miałem jakąś taśmę produkcyjną? Czego ja niczym nie wiem. Nigdy stereo nie miałem. Coś ten Edward mnie tutaj okłamuje. Znowu mi ta siła wybicia spada. Trzeba by te dodatkowe treningi robić. Predazo! Włochy. Jens Hinterwald. Już go chyba raz spotkaliśmy gdzieś. I ponownie trzeba jego rekord zepchnąć do historii. Mam nadzieję, że mi się to teraz uda. Uda mi się tego dokonać. Ok, skąd mamy ten wiatr z tyłu? Nie. Nie miało tak być. Perfekcyjne wyjście z progu. No, chyba ten rekord zaraz zepsujemy. Chociaż nie tym skokiem, raczej jeszcze, ale 118 metrów. Dobra, to tutaj już to łatwo idzie. No ten wiatr, jakby ten wiatr był z przodu, to bym ten rekord zbił. No teraz też się nie udało. No ten wiatr tu już to zaważył o tym. Jakby w ogóle nie było, to by też było lepiej. Ale punkty ładne, po 19 miałem tam. Nie no, 19,5. Po 19, no. Poprawna polszczyzna i tu już jestem pierwszy. W ogóle dużo mój mózg każe mi tu naraz mówić, ale nie kończę jeszcze poprzedniego i tak się to tak narzuca jedno na drugie, to dlatego takie dziwne rzeczy się dzieją. Motywacja plus 3, znowu gruby kolega. No to tak, teraz w tym przypadku było tak samo. Ej, zaczynam tutaj je też tyć. Trenuj. Ojoj, ta siła wypicia mi już naprawdę mocno spada. To następny już będzie trzeba ten... walnąć sobie dodatkowy trening w następnym konkursie. Chwila, ja nie rozhulałem się za bardzo. Ile mi zostało? 5 mi zostało. Dobra, to już by było na tyle. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.